dobry, zapraszamy na kontrolę. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. I siadamy sobie na ten duży czarny fotel. Pani Patrycja miała bardzo dużą wadę wzroku, duże plusy. Niestety nie było żadnej innej możliwości, jak skorygować to laserem z małą wadą resztkową. Nie mogliśmy, pacjentka jest za młoda na refrakcyjną wymianę soczewki. Pacjentka nie mogła dostać soczewek fakijnych, dlatego to jest niestety jedyna możliwość, żeby poprawić komfort pacjenta, redukując wadę wzroku. Zaraz zobaczymy, co wyszło. Może nam się to udało kompletnie skorygować. Musimy zachować tak samo wszystkie standardy, żeby też taki zabieg był bezpieczny. Szeroko proszę otworzyć oczy. Świetnie, dobra. Teraz niech się pani cofnie. O, i tutaj jest lepiej. Mhm. U góry 3, 5, 6, 9, 8, 6, 8, 2, 3, 9, 6, 9, 5, 9. Trójka. Okay. No, prawie. No to jest bardzo typowe przy korekcji dużych plusów, że pacjenci są przekorygowani z jednej strony, z drugiej strony akomodacja też robi swoje. Znaczy pacjent jest zawsze przyzwyczajony do pewnego napięcia, tak zwanego napięcia akomodacyjnego. Jak korygujemy wadę wzroku, to bardzo często przy korekcji plusów pacjenci są krótkowidzami i potem ten cały system musi dopiero, jak to nazywam, spowolnieć, dostosować się do normalności i wtedy tak samo normalnie dal po kilku dniach, po kilku tygodniach polepsza się. Jeżeli zostaje wada resztkowa, to możemy skorygować najwcześniej za pół roku, najlepiej w okresie, w przedziale pomiędzy 6 i 12 miesiącami. No jeżeli chodzi o same oczekiwania, to myślę, że tutaj dla mnie dużym dyskomfortem była faktycznie duża wada wzroku, korygowana dotychczas soczewkami lub okularami, na co w obecnych też czasach było dużym dyskomfortem ze względu choćby na maseczki. Moje oczekiwania były takie, żeby pozbyć się okularów i funkcjonować po prostu bez soczewek i bez okularów. Strach był duży, więc na pewno to samo przygotowanie do zabiegu budziło stres, pomimo że te pierwsze wizyty w klinice uważam, że były bardzo komfortowe i też przygotowanie do samego zabiegu, czy też jeżeli się pojawiały pytania, to one były rozwiewane każdorazowo, więc tutaj naprawdę mogłam liczyć na wsparcie całego personelu kliniki. Niemniej ten stres zawsze się pojawia. Jeżeli chodzi o sam zabieg, było to około 20 minut, więc wszystko przebiegło bardzo, bardzo szybko. Mogę powiedzieć, że bezboleśnie, natomiast ten dyskomfort na pewno jakiś jest, dlatego że jest to znieczulenie miejscowe. Tym samym mamy świadomość, że coś tam w tym oku się dzieje. Pierwsze te 3-4 godziny faktycznie to był ten czas, kiedy pojawiło się łzawienie, pieczenie oka, uczucie ciała obcego, więc to był ten dyskomfort. Natomiast jeżeli chodzi już o dzień dzisiejszy, to myślę, że już mogę śmiało powiedzieć, że jest dużo lepiej. Jeżeli chodzi o widzenie z bliska, no to ja jestem bardzo zadowolona z tego, jaką jakość dzięki temu zabiegowi uzyskałam. Jeżeli chodzi o dal, no to myślę, że tutaj jeszcze potrzebujemy kilku dni, kilku tygodni, aby dojść do tego momentu, też do tego etapu, jaki dla mnie będzie tym pożądanym. Tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj jeżeli chodzi o obsługę, to ja jestem bardzo zadowolona i też takie poczucie bezpieczeństwa jest budowane od pierwszej wizyty tak naprawdę. U mnie te pytania pojawiały się i po wizycie, i przed zabiegiem, i też każdorazowo miałam możliwość skontaktowania się z osobą tutaj z kliniki i porozmawiania o tych wątpliwościach, które mi towarzyszyły. Za każdym razem otrzymałam informacje, dostałam komplet tak naprawdę niezbędnej wiedzy, która jest potrzebna mi do i samego przygotowania się do zabiegu, i też postępowania po samym zabiegu. Jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, tak jak wspomniałam, no tutaj ten stres był i on towarzyszył, natomiast atmosfera w samej klinice też powoduje, że troszeczkę ten stres przed samym zabiegiem się rozładowuje, więc ja jestem bardzo zadowolona i jeżeli chodzi o przestrzeń, obsługę, to myślę, że tutaj naprawdę wielka wdzięczność dla całego personelu, bo myślę, że znając siebie, ten stres mógł być jeszcze większy, natomiast on był na tyle zoptymalizowany, że udało się bez problemu, myślę, że przejść przez sam zabieg.